3 plus na dzień dzisiejszy już, tak? Mamy 41 kart, 1 rodzin, a 217 kart wydanych. Myślę, że to jest bardzo ładny i wysoki wskaźnik. Dziękujemy. Czy ktoś ma swoje pytania? Pytania do pomocy. Nie widzę. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy i Świetlic Wiejskich za 2014 rok. Proszę. Proszę Państwa, starałam się dosyć obszernie to sprawozdanie Państwu przedstawić. Myślę, że ta działalność Ośrodka Kultury i Świetlic została przedstawiona na tyle, żeby się zorientować, co i jak się odbywa. Ponadto w czerwcu, pod koniec czerwca 2014 roku było takie podsumowanie działań, na które zaproszeni byli radni, no i wiele osób, za które zazwyczaj sprawy takie są, to takie działania otwarte. Myślę, że można było też mieć mniej więcej obraz tego, co się w roku odbywa. No uważam, tylko tu chciałam zwrócić taką rzecz, że udało mi się w 2014 roku dosyć mocno włączyć mieszkańców. Bardzo mocno się uaktywnili i było to przy okazji projektu, o którym mam nadzieję większość z Państwa słyszała, Stepnickie Reanimacje Kulturalne, gdzie pięknie się włączyły sołectwa, grupy nieformalne i była to taka działalność wielopokoleniowa. Bardzo dużo satysfakcji, myślę, i no i oczywiście co ważne, dodatkowe źródło, jakie pozyskaliśmy tak na zrealizowanie tego, bo nie było to z budżetu GOP-u. Wspomniałam też przy finansowym sprawozdaniu o zakupie wyposażenia w projekcie na ten cel. Nie uzupełniłam tutaj, nie napisałam, co zostało zakupione, więc myślę, że to ważne jest dla Państwa radnych, dla instytucji również, bo będzie można z tego też korzystać w różny sposób. A mówię o zakupie barierek, 55 sztuk barierek ochronnych, w słupkach odgradzających z taśmą, podestach scenicznych i macie baletowej. Są to rzeczy, sprzęt, wyposażenie, jakby to nie nazwać, które po prostu woziliśmy z Goleniowa, z Maszewa, ze Szczecina przy okazji organizacji imprez. Niezbędne przy różnego rodzaju działaniach. W tej chwili jesteśmy już na, mamy to na swoim wyposażeniu. Bardzo, bardzo to jest ważne. Tak, i oczywiście też pozyskane fundusze zewnętrzne ze wsparciem gminnym, tak na ile to jest możliwe. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy w 2014 roku. To, co miałam do przekazania Państwu, przedstawiłam w sprawozdaniu. W zasadzie nie mam nic do dodania, chyba że Państwo mają jakieś pytania. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. Dziękujemy Panią. Przechodzimy do punktu 6. Raport z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska w latach 2013-2014. Proszę bardzo. Przyjęty uchwałą w 2011 roku Program Ochrony Środowiska przewiduje szereg zadań, które realizowane są sukcesywnie z rozliczeń na poszczególne lata. I tak jak przedstawione zostało w sprawozdaniu, są to inwestycje, które były zrealizowane w roku 2013 i 2014. W zeszłym roku zresztą też robiliśmy takie sprawozdanie, więc zakres sprawozdania jakby się powtarza, ponieważ ta uchwała przewiduje sprawozdanie co 2 lata, więc zawiera się ten 2013 i 2014 rok. I też, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pytania? Nie widzę.
Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie z programu ochrony zabytków i opieki gminy Stepnica nad zabytkami na lata 2013-2016. Proszę. W 2013 uchwałą Rady Gminy przyjęliśmy w 2015. Gminy Żurza Opieki nad Zabytkami. I program ten właśnie miał za zadanie zwrócenie tutaj no, uwagi mieszkańców i też turystów na nasze zabytki i przede wszystkim na uniknięcie degradacji tych zabytków i pomoc w jakby odbudowie, nie wiem, realizacji jakichś planów ochrony w tej kwestii. I co dwa lata burmistrz zobowiązany jest poprzez ten program do składania właśnie sprawozdania z realizacji tego programu. To się właśnie w tym momencie stało. Bardzo ładnie, uważam, udało się wciągnąć tutaj w tą realizację zadań szkoły, które uczą, jakby edukują od podstaw młodzież, że to nie są tylko stare budynki, które należy rozebrać i zniszczyć, tak? Myślę, że tutaj bardzo ładnie nam udało się ująć we wszystkich naszych materiałach promocyjnych, które są tutaj przedstawione, jeżeli Państwo mają ochotę zobaczyć, jest ich naprawdę dużo i w każdym z nich jest jakiś przynajmniej wzmianka na temat naszych zabytków, które tutaj mamy. Udało nam się też dofinansować remont no, tutaj w kościele ołtarza zabytkowego, który został wprowadzony do rejestru zabytków. I myślę, że ten program jest na tym etapie realizacji jak najbardziej prawidłowy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa pytania? Ja tylko chciałam się zapytać, czy ten budynek w Miłowie, który jest zabytkiem rozwalony, to został urodzony na koszt gminy? To, czy to prywatny ten właściciel? Nie, na koszt gminy. Znaczy, koszt gminy to była siatka rozbiórkowa, ale w porozumieniu z inspektorem nadzoru budowlanego został urodzony przez gminę. Na koszt nasz. Tak. Czyli ten właściciel dalej nie przejawia żadnego zainteresowania? Nie, tutaj i policja, współdziałamy z policją, z inspektora nadzoru budowlanego, nie ma tego, nie ma po prostu właściciela tak naprawdę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nic. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stepnica w 2014 roku. Corocznie już od 2010 roku sukcesywnie gmina przystępuje do programu usuwania azbestu, gdzie mieszkańcy na podstawie zgłoszonych wniosków deklarujących tam powiedzmy ilość azbestu, jaką posiadają na terenie swojego gospodarstwa, zgłaszają wnioski, następnie gmina robi jakby taki wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie uzyskuje środki i jest to w 100% koszt utylizacji azbestu jest dofinansowany z właśnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I od 2010 roku tego azbestu już było, jeśli dobrze pamiętam, usuniętych około 300 ton. W zeszłym roku 34 tony, wciąż pozostaje ponad 500 ton i w tym roku również ten program został uruchomiony. Do 30 czerwca można składać wnioski z właśnie z zadeklarowaną ilością azbestu. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie? Czy ktoś z Państwa pytania? Pozostaje 500 ton, to znaczy, że ten ilość tego azbestu, który jest na terenie gminy, jest oszacowana, tak? Tak, była szacowana. Szacowanie było robione 2008-2009 rok, być może już w 2007 nawet, ale tu pani Mariola będzie najlepiej wiedziała, bo zaczynała. I to było na podstawie też zgłoszeń ludzi, tak, którzy składali, to też była inwentaryzacja w terenie robiona. Ja w zasadzie te tematy przejęłam teraz niedawno. Wcześniej tematami się zajmowała pani Justyna Wasiłok, ona jeździła w teren, też robiła zdjęcia, tak? Także dane, jakie mamy, są danymi wiarygodnymi i tylko jedynie tutaj no, musi być dobra wola mieszkańców, żeby zgłaszać ten azbest, póki jest taka możliwość, że można to dofinansować, tak? Że utylizacja tego azbestu będzie w 100% pokryta, a jedynie kosztem naszym, czyli danej osoby, która posiada ten azbest, będzie koszt pokrycia dachowego. Więc ja myślę, że to jest naprawdę dobry moment, żeby tego się pozbyć.
Ja tylko może zupełnie, właśnie sołtysi robili w każdym sołectwie swoim, ja chodziliśmy z deklaracjami i każdy tam mieszkanie swojej posesji deklarował, ile ma i to jest właśnie obliczone na podstawie tych, a czy to takie w 100% może nie jest, ale to w metrach tak obliczaliśmy mniej więcej, tak to wyszło z tego sprawozdania. W porządku trwania tego projektu, tego programu, to ile zostało takiego azbestu? Około 300 ton. Tak dokładnie nie pamiętam. Dane mam na pewno u siebie w tym, ale około 300 co myślę? W 2009. Tak, tak, tak. Kiedy ruszył program, było najwięcej tego. Ja powiem jeszcze tylko krótko, jest dużo tego azbestu, sama wiem na swoim przykładzie swojej wsi. Naprawdę, kiedyś dostawali zezwolenie na trycie i brali. Dzisiaj, żeby nawet ściągnąć i pokryć zakup, to jest duży. I póki jeszcze mają mieszkańcy czas, nie śpieszą się i dlatego to jest niestety po prostu. Trzeba zastąpić, tak. Aby poproszę tak. Tak. No, no to chodzi. Też na komendach mówię, że też właśnie zakup jest na no, mówią ludzie, że dostawali zezwolenie, to było, oni zakupowali kryli, mają nowe obory, nie chcą zmieniać, bo po prostu takie były procedury i tak to było. Czas w 2025 roku na pewno przymusi, będą musieli to wykonać. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytanie? Proszę. Ja pytanie, bo z tego co wiadomo, wiem, że kiedyś stosowano też betonowe, azbestowe rury wodociągowe. Czy mamy takie rury w gminie i czy ta inwentaryzacja je obejmuje? Czy to tylko dotyczy coś działania? Znaczy tak, inwentaryzacja obejmuje te rury, tak, ale ustawa nie nakazuje wyjmowania tych rur ziemi. Trzeba, oczywiście nakazuje jak najszybsze odłączenie ich od sieci, tak, w miarę możliwości, ale nie nakazuje ich wyciągania z ziemi, te rury mają zostać w ziemi i my te rury mamy zinwentaryzowane, ale ich nie usuwamy. Tak wymienialiśmy też dwa osiedli za kolejne. Rozumiem, ale ta część tych kolumn, to są te rury mniej więcej, wiadomo? O, to tak, można to sprawdzić, tak, ale na dzień dzisiejszy to tak nie powiem słowo. Ale jak mówię, to jest informacja, to jest dobrze. Nie widzę. Przechodzimy do punktu 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku. Szanowni Państwo, w roku 2014 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała swoje zadania zgodnie z programem przyjętym przez Radę, który powstał też na podstawie ustawy o wykonaniu przyzwoitości, jak samo było w przypadku programu przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowo te zadania, które były realizowane, zostały Państwu przedstawione w sprawozdaniu. Starałam się to sprawozdanie utrzymać w taki sposób, aby już te sygnały, które padły na drugiej sesji Rady Miejskiej w grudniu, żeby zaspokoić Państwa ciekawość tutaj Pani Radnej Abrani, która chciała się dowiedzieć, jak się ma sprawa ze zgłoszeniami. Powiem pokrótce, ilość zgłoszeń na pewno wzrosła w roku 2014. Za to zmniejszyła się liczba wydawanych postanowień Gminnej Komisji, które są potrzebne do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Być może jest to też związane ze zmniejszeniem ilości imprez, które są tutaj na terenie gminy, albo do ograniczenia się do jednych podmiotów do obsługi takiej imprezy w przypadku jednorazowych zezwoleń. A znowu, jeżeli chodzi o zgłoszenia, to być może jest to związane ze zmniejszeniem świadomości tak, osób, że mogą takiego zgłoszenia dokonać do Gminnej Komisji i ona będzie zgodnie z ustawą zajmować się daną osobą zgłoszoną. Liczę na Państwa pytania. Odpowiem. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa pytania do sprawozdania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach gminy Stepnica za 2014 rok. Też bardzo dziękuję. Po to, ponieważ macie informację opisową do sprawozdania z czasu rocznego. To sprawozdanie
awelanczy. On jest sporządzony zgodnie z wymogiem rozporządzenia ministra o wydatku narodowym. Został również złożony w odpowiednim terminie przez gminę do Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo taki obowiązek zgodnie z przepisami wynika. I tak tylko powiem, jest kwota bazowa, tak zwana ustalona w ustawie budżetowej, na dzień dzisiejszy od 1 września 2012 roku nie została zmieniana. Jest to kwota, którą Państwo macie na tej tabeli u góry po prawej stronie. Od 1 stycznia do dnia 31 sierpnia kwota bazowa jest 2717,59 groszy i od września do grudnia również jest to ta sama kwota. Ta kwota bazowa stanowi o tym, że jest to średnie wynagrodzenie stażysty. Nauczyciele mają 4 stopnie awansu zawodowego. Stażysta kontraktowy, mianowany, dyplomowany. I ta kwota jest podstawą, że stażysta ma tyle średnio w gminie zarabiać. Jeżeli nie zarabia, na podstawie tego rocznego właśnie rozliczenia, które tutaj przedstawia ta tabela, to wtedy gmina musi wypłacić tak zwany dodatek wyrównawczy nauczycielom w danej grupie, która w stopniu awansu zawodowego, która nie osiągnęła wymaganego tego właśnie poziomu. Jeżeli stażyści mają ten poziom, tą kwotę bazową, 2700 i tak dalej, to odpowiednio więcej procent mają nauczyciele, którzy mają wyższe kwalifikacje. I proszę Państwa, informacji części opisowej, tam Państwo macie wymienione, że kontraktowy nauczyciel ma 111 tej kwoty bazowej, czyli o 11% więcej, 144 ma nauczyciel mianowany, czyli 44% więcej niż ten stażysta i 184% kwoty bazowej ma nauczyciel dyplomowany. Przy ogólnym rozliczeniu, gdybyście Państwo spojrzeli na tą tabelę, to ostatnia rubryka, 10, ta kolumna, przepraszam, jest to kwota różnicy, jaką albo uzyskano, albo nie tego średniego wynagrodzenia. I proszę zwrócić uwagę, że tylko właśnie nauczyciele stażyści nie uzyskali wymaganej tej kwoty i we wszystkich trzech, bo to jest rozliczenie i tak obowiązuje, rozlicza się wszystkie trzy jednostki wspólnie razem. W jednej może być na plus, w drugiej jednostce, w drugiej szkole może być na minus, ale ogólnie wyszło, że stażyści musieli mieć wypłacone do końca stycznia, mieli wypłacone chyba 28 lub 29 stycznia kwotę 2567,15 groszy. Taka różnica wyszła na niedobór u stażystów i to należało wypłacić, zostało przez nich gminy odpowiednio przekazane środki wypłacone przez obsługę administracyjną zespołu szkoły. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektów uchwał. Pierwszą uchwałą będzie w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku. Prosimy. Uchwała, projekt tej uchwały to jest już któryś rok z rzędu. W zasadzie taka sama uchwała, taki sam projekt. Zmienia się jedynie kwota, która jest przeznaczona na cel opieki nad zwierzętami bezdomnymi. A także uległ zmianie zapis, już Państwu mówię, paragraf 4, punkt 3, gdzie dopisaliśmy, że na terenie gminy mamy kojec, taki specjalistyczny kojec dla psów bezdomnych wychwyconych na terenie gminy, gdzie zwierzęta te, zanim zostają zgłoszone, aby zabrać je do schroniska, jest czas, żeby umieścić na stronie internetowej informację o takim psie, tak? Bo w większości wyłapanych zwierząt, psów, na przykład 14 w roku, ponad połowa zwierząt to są zwierzęta, które trafiają do właścicieli, bo nie wiem, przyszedł z drugiej wioski, zaplątał się i tak dalej. Duża część zwierząt też jest jakby na stronie internetowej, później tutaj współpracujemy z panią, która jakby pomaga nam
ogłaszać zwierzęta, gdzie ludzie chętnie adoptują, szczególnie dotyczy to młodych psów, szczeniaków. Duża część właśnie psów jest adoptowana i do schroniska tym sposobem trafiają góra 4 psy rocznie. Pozostała treść tego projektu jest taka jak corocznie. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa pytania co do projektu uchwały? Proszę. Był taki projekt, nie wiem, czy jeszcze nadal jest w naszym gminie, bezpłatnego sterylizowania, kastrowania też zwierząt. Czy to dalej funkcjonuje jeszcze? To znaczy projekt, to jest, to są założenia jakby tej uchwały, tak? Że jeżeli, to jest jakby taki mechanizm, który zachęca ludzi do tego, żeby te psy adoptować. Że jeżeli jest pies właśnie, który jest bezdomny, tak, nie ustaliliśmy właściciela, jest ktoś, który chętnie, kto chętnie zaadoptuje psa, to wtedy jest taka możliwość, żeby zrobić taki pierwszy przegląd u weterynarza, typu szczepienie, odrobaczenie, sterylizacja, jeśli sobie życzy, tak, oraz taka osoba jest zwolniona z opłaty za psa. Czyli robimy jakby to w formie... Przez rok, czy... W ogóle, nie, w ogóle. Czyli taka gratyfikacja, w zamian za to, że... I, tak, i to jest taki pies przekazywany na podstawie protokołu i te wszystkie ustalenia, czy wydatki, które będą związane z tym psem, które gmina pokryje, są zawarte w protokole. I to tak mniej więcej wygląda. I to jest jakby finansowane z tej kwoty, którą tutaj Państwo macie w uchwale 16 tysięcy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Po pierwsze głosuje Komisja do Spraw Gospodarki i Budżetu. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzyma? Nie widzę. Dziękuję. Teraz głosuje Komisja do Spraw Społecznych. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2015 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica. Jako pierwsza jest ulica Dębowa. Może ja od razu podam Państwu taką poglądową, ja blokowo tę nazwę traktuję w pierwszym momencie. Podam Państwu taką mapę poglądową, jak będzie nasza Stepnica wyglądała po uporządkowaniu nazewnictwa ulic. I teraz tak, nie zrobiliśmy, miasto wymaga tego, aby były nadane ulice. Nie zrobiliśmy tego wcześniej tylko dlatego, żeby uniknąć kosztów. Wiadomo było już od dawna, że będzie uporządkowany system ewidencji ludności i tam jest już teraz program Źródło, który no, nie wymusza wpisywania w dowody adresów zamieszkania. W związku z tym, nawet jeżeli dzisiaj ktoś będzie miał zmieniony z powodu nadania na tej ulicy adres swojego zameldowania, to nie będzie to miało wpływu na to, że będzie musiał wymienić tego, bo tego robić nie będzie musiał. Nadal będzie funkcjonował do utraty ważności tego dowodu, będzie funkcjonował na starym adresie, ale nasz system już będzie miał wprowadzony nowy adres. Tak, i będzie prawidłowo, będzie ulica w mieście, jak nakazują przepisy prawa. I teraz tak, wszystkie nazwy, które to są cztery uchwały, cztery nazwy ulic, są tak. Przebieg dróg jest definiowany działkami geodezyjnymi, także tego no, raczej zmienić tutaj nie możemy, tak? Możemy jedynie coś rozdzielić, ale też jakby rozczłonkowywanie tego, bo ulica wyrosła składa się z kilku, to nie ma sensu. Na tym obszarze tych budynków mieszkalnych nie jest tak dużo. Przebieg pierwsza, a druga rzecz. Nazwy zostały przedyskutowane przez pana burmistrza, zaproponowane przez niego i przez panią sołtys mieszkającą, która jest akurat mieszkanką Bogusławia, tej części Bogusławie. I nazwy zostały zaproponowane, przedyskutowane i zaakceptowane. Jak powiedziała pani sołtys, także przedyskutowane z mieszkańcami. Bo tutaj będą być może, bo już rozmawiałam z panią Aurelią, co do może niektórych nazw jakieś pytania.
Dębowa ulica, odpowiadam, bo to jest pierwsza uchwała. Na samym początku, jak się tylko wjeżdża na tą ulicę, jest zaznaczona takim kolorem turkusowym, czyli ta. Rosną piękne okazy dębów, co zaznaczyłam w uzasadnieniu. Też przedyskutowane z panią są i została uznana ta nazwa za stosowną. Ja co do tej uchwały to tyle. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnicy ulica Dębowa? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica nazwy ulica Dębowa? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu kolejnego. Trzeciego. Będzie to ulica profesora Zbigniewa. Tak, tutaj też może tylko dodam pokrótce. Te ulice kolejne i te, które były wcześniej przez Państwa nadane na tym obszarze, no i ulica Dębowa, no jakoś tak pewnie nijak się dla Państwa mają do nazwy ulicy profesora Zbigniewa Lenina. Jednak tak, na obronę tej nazwy jest to ulica taka bardziej główna, przechodząca przez Stepnicę, tak jedna z głównych. Odchodzi od ulicy Bolesława Krzywoustego, która też jest nazwą poważniejszą niż powiedzmy Miła. Jest drogą powiatową, tak? Stanowi część drogi powiatowej, czyli nie jest drogą gminną, nie stanowi tej takiej sieci, tylko ma status drogi powiatowej, więc z jakąś taką większą powagą należałoby ją potraktować, mówiąc wprost. I jeżeli chodzi o sylwetkę pana profesora Deligi, to myślę, że przedstawiać specjalnie nie muszę. Jeśli Państwo chcą się zapoznać, to taki prosty wydruk wykonałam. Jest to znany kardiochirurg. Pewnie teraz jakiś tam film już jest w kinach, więc mogę się też wybrać i zauważyć jego życiorysem. Dziękuję. Niech to zajmować. Czy ktoś z Państwa pytanie co do projektu? Proszę. A może byśmy poszli w imieniu Leon Królów? Ja jeszcze tak, nie mając nic do pana religii. Jeżeli chodzi o królów, to powiem tak, że Bolesława Krzywoustego jako główna oczywiście, ale taką częścią Stepnicy, gdzie są nazwy królów, to jest ta część odchodząca od OSP. Pomiędzy OSP a Straż Pożarną. Tam są wszystkie, to jest tak zwane osiedle królów. No to nie jest nazwa oczywiście. Taka nasza nowoznaczyna, ale to jest osiedle królów i tam byśmy się trzymali. I tam dlatego była Anna Jagiellońska, która ostatnio nazwała. Tak? Byłabym jednak za tym, że to nie ten klimat. To jest moje odczucie. Oczywiście, ma pani prawo do swojego tekstu. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica nazwy profesora Zbigniewa Religii? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica nazwy profesora Zbigniewa Religii? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Ulica Radosna. Ulica Radosna to trudno uzasadnić. Jest to dosyć prosta w obsłudze, że tak powiem, pisowni. Nazwa przyjemna, to trudno mi było wypisać uzasadnienie, ale jest uzasadnienie, że jest to przyjemne skojarzenie wzbudza, tak? Tak samo ta, jak i następna od razu, to jest też tak miła. Też jest to przedyskutowane z panem sołtys i z mieszkańcami. Dziękuję. Skoro mieszkańcy wyrażają taką wolę. Czy ktoś z Państwa pytania? Nie widzę.
Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stępnica nazwy ulica Radosna? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stępnica nazwy ulica Radosna? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do ostatniego punktu w sprawie nadania nazwy i będzie to ulica Miła. Czy ktoś z Państwa pytania do ulicy Miłej? Nie. W razie przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stępnica nazwy ulicy Miła? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stępnica nazwy ulica Miła? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6. W sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Proszę Państwa, działka, o której mowa jest w projekcie uchwały, jest położona na trzy plaże. Jeżeli wejdziemy na teren plaży, zaraz gdzie jest centrum informacji turystycznej, prawo jest taka uliczka, po lewej stronie pani Lachenberger prowadzi działalność gospodarczą, a po prawej stronie jest nasz cały teren i właśnie z części tej działki pani złożyła wniosek z prośbą o dzierżawę na usługi gastronomiczne pochodowe. Nie ma przeszkód, ponieważ zgodnie ze studium i planem naszym na taki cel ten teren może być przeznaczony. Oczywiście będzie to drogą przetargu ustnego nieograniczonego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa pytania? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat w części nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Ogłaszam 10 minut przerwy. Tak, 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 tak,